Neymar jest piłkarzem, który swoim stylem gry nawiązuje do największych brazylijskich magików. Mam tu na myśli na przykład Ronaldinho, który na boisku tańcząc z piłką ośmieszał swoich rywali. Obecny piłkarz Paris Saint-Germain również stara się to robić, co niestety bardzo często odbija się na jego zdrowiu przez agresję przeciwników. Kilkukrotnie Neymar musiał pauzować w tym samym czasie, w którym urodziny obchodziła siostra piłkarza. Właśnie w tym odcinku chciałbym poruszyć temat tej kobiety i odpowiedzieć na pytanie, kim jest siostra Neymara. Zapraszam do oglądania. Siostrą Neymara jest Rafaella Beckran, modelka, która urodziła się 11 marca 1996 roku. Ma ona na swoim Instagramie około 5,5 miliona followersów. Dla porównania Neymar ma ich prawie 150 milionów. Rafaella na co dzień oprócz tego, że jest modelką, jest również zaangażowana bardzo mocno w działalność charytatywną firmy Brata. Została ona założona w 2014 roku i ma ona na celu pomagać dzieciom w trudnej sytuacji mieszkających w Praia Grande w São Paulo. Są to okolice, w których wychowywało się rodzeństwo. Rafaella popularność zyskała występując w reklamach Beats by Dre w 2014 roku. Co ciekawe, kobieta była w związku z Gabrielem Barbosą, czyli kolegą Neymara z reprezentacji Brazylii. Jednak związek ten rozpadł się w 2018 roku. Inną ciekawostką z jej życia jest to, że zmieniła nazwisko. Gdy mała Rafaella przyszła na świat, nosiła nazwisko Da Silva Santos. Do zmiany doszło w momencie, gdy Rafaella osiągnęła odpowiedni wiek. Wtedy swoje macierzyste nazwisko zmieniła na Beckran. Według brazylijskich mediów zmiana ta była podyktowana chęcią oddania hołdu angielskiemu piłkarzowi Davidowi Beckhamowi. Nieoficjalnie Anglik był idolem młodej Rafaelli w czasach dzieciństwa. Rafaelle i Neymara wiąże bardzo mocna nić porozumienia. Są ze sobą na tyle blisko, że mają nawet pasujące do siebie tatuaże. Pewnego dnia piłkarz zwrócił się do swojej siostry w następujących słowach. Moje serce jest twoje, moja miłość jest twoja, mój uśmiech jest twój, mój dzień, moja noc, moja tęsknota, moje najlepsze towarzystwo. Rafaella największą popularność zdobyła dzięki bratu, który regularnie łapał kontuzje w czasie jej urodzin. Zdarzało się to na tyle często, że zaczęto tworzyć na ten temat wiele teorii spiskowych. Swojego czasu na ten temat wypowiedział się Sergio Ramos, który w ramach Ligi Mistrzów miał się zmierzyć z PSG. Lubię grać z najlepszymi, a Neymar jest jednym z nich. To, co będziemy musieli negocjować, to urodziny jego siostry. Sytuacja ta jest regularna i pierwszy raz miała ona miejsce jeszcze za czasów gry Neymara w FC Barcelonie. Wtedy jednak nie było to aż tak podejrzane. Na temat tej relacji krąży wiele teorii spiskowych, jednak trzymajmy się tego, że jest to po prostu zdrowa relacja typu brat i siostra. Neymar i Rafaella bardzo się kochają i tworzą szczęśliwe rodzeństwo. Na dodatek razem pracują w ramach działalności charytatywnej, co jest piękną inicjatywą. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry footballteam.pl. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.